Hej siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja to kolejny odcinek z Margonem. No i tak, bijemy sobie teraz Kolosa, Waduhosa, 230. Znaczy, aktualnie biję Tytana, Waduhosa, a zaraz będziemy bili Kolosa. Wypadałoby chyba już rzucić aurę, ale rzucę wyzyw na dwie turki, bo tutaj Paladyn drugi, który wyzywał, już troszkę dostał od niego. On ma 30%. Także myślę, że uda nam się go całkiem w miarę sprawnie zbić. No ja oczywiście zrobię teraz cięcie i zobaczymy się przy jakichś 10%. Później lecimy na instancję. I po instancji prawdopodobnie będziemy bili 80. I 80. instancję. I prawdopodobnie na sam koniec 280 sobie zbijemy moim Wojkiem, który naprawdę bardzo się zmienił przez ostatni czas. Długo nie nagrywałem. Odcinki, które widzieliście ostatnimi czasy, były nagrywane praktycznie jednego dnia ze względu na to, że byłem na wyjeździe. No i teraz troszkę nadrabiam. W sumie to nie wiem, czy opłaca się robić już jakiekolwiek cięcie, bo on ma 15%. Tak, on ma 15%. Tornado błyskawic zaraz rzuci, przydałoby się przerwać. O, jest przerwane. To możemy sobie gniew bogów zarzucić 6-4%. No i zobaczymy, co na odcinku da gniew bogów. I dał 3 heroiki. 3 heroiki i parę unikatów. Weźmiemy sobie wszystko i lecimy od razu na instancję. No a tutaj już cięcie zrobię. O, dostałem w heroiki unikat, no spoko. Sprzeda się, będą pieniążki jakieś. I tak teraz już w tym momencie eventu nikomu nie są potrzebne te heroiki. To znaczy, że jak ktoś już chciał je złapać, tak jak ja sobie złapałem full zestaw. Tutaj też mam jakieś. No to co potrzebowałem z tego 230, to już sobie złapałem, oczywiście oprócz legend. Teraz już ja łapię przynajmniej tak, żeby złapać, żeby coś z tego troszkę zarobić. Dobra, także teraz robię krótkie cięcie, bo bijemy instancyjnego i widzimy się, jak już będzie miał, no, na pewno mniej procent. No i dobra, Kolosik ma 10%, tylko 10%. Ja daję F i szybko logujemy się na Wojka, żeby, no cóż, złapać się na Herosa, bo Heros stoi na katakumbach, to sobie polecimy. Nawet nie wiem, czy przypadkiem tam nie jestem, gdzieś na katakumbach, bo expiłem i zarabiałem przy okazji. 1% i unikat, dobra. Logujemy się na Woja, to co mamy dostać, dostaniemy. Także dla mnie bez różnicy, naprawdę. Tym bardziej unikat, to wiecie, tam jakby Heroik spadł, czy coś legendarnego, a to jest katakumby bezdusznych, sala pierwsza, to gdzie idziemy. No dobra, to sobie my przebijemy teraz wszystko tutaj. No i jak już zauważyliście, mam dwie legendy na moim wojowniku. Hełmik z eventu aktualnego i buty z seta. Buty z seta już kupiłem jakiś czas temu, no a hełmik kupiłem wczoraj. Teraz powinno wam się gdzieś tutaj ogólnie pokazać to, jakby nagranie z handlu. Jak kupowałem ten hełmik, no nie była to, że tak powiem, bardzo promocyjna cena, 650 milionów. No, wydaje mi się, że za ten hełmik, tym bardziej na wojownika, jest warto zapłacić tyle. Tym bardziej, że ja nie mam farta do tego Herosa. Biłem go też niewiele razy, a jednak chciałem mieć ten hełm, no to kupiłem od Dusia. Pozdrawiam Dusia serdecznie z tego miejsca. No i teraz trzeba troszkę zarobić, żeby mieć na cokolwiek, żeby później sobie pokupować. Lecimy sobie tutaj z tymi mobkami na katakumbach. Z nich też bardzo ładnie leci pieniążek, tym bardziej teraz, jak jest mini event. Dlatego też sobie expię z Błogiem na lot. No i expię, cały czas expię, lecę do przodu, żeby wbić ten 300. Jakieś tam śmieci już mam przygotowane, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Sobie szybciutko tutaj zbijemy te mopki, bo tam już się zbierają chłopoki. No tędy już sobie szybciutko przelecimy do tej sali pierwszej. Już nie będziemy bili wszystkiego, tylko te większe grupki.
tylko te większe grupki będę sobie zbijał, takie o, na przykład tą trójeczkę, bo z niej zawsze może fajnie spaść locik jakiś, tutaj taką dwójeczkę też sobie zbijemy, bo miała tego ducha arystokraty, z którego złoto lota, bardzo fajne swoją drogą to złotko. Dobra, tutaj sobie przechodzimy, tutaj też zbijemy, tak lecę. No i idziemy, idziemy szybciutko, biegniemy, bo już piszę, czy idę na tego Herosa. No tutaj jeszcze te dwie grupki sobie zbiję, tą, hyc, dwa loty, ładnie. 10 miejsc nam tylko jeszcze zostało, więc w sumie na tej sali pierwszej już sobie prawdopodobnie dobiję te 10 miejsc. No bo bez sensu byłoby mi gdzieś łazić, gdzie indziej. Dobra, gdzie on jest? On jest tutaj, czyli w sumie nie aż tak jakoś bardzo daleko. Tutaj widzę, powybijane są grupki niektóre. To sobie zbijmy to, co po drodze jeszcze ewentualnie. Cyk, tutaj jeszcze tą dwójeczkę oczywiście. Tych to ja biję zawsze, znaczy może tych duchów arystokraty biję zawsze, bo to... To złoto zawsze można sobie dziabnąć, tak samo są te zbrojki warte 450k. O, tutaj też ładny locik, dobra. Tutaj kolejna grupka, tutaj na rotlogu piszą, spamią wręcz, bym powiedział. A, no i lecimy szybciutko tam, lecimy, lecimy. A ja zrobię krótkie cięcie, bo muszę ogarnąć coś. No i tak, zaatakowali szybciej niż myślałem. Dwa unikaty, nic nie dostałem, odchodzimy sobie z grupy. Zbijemy sobie jeszcze tutaj tą grupkę, tutaj sobie zbijemy tego mobka. Złoto właśnie, super, złoto spadło. O to chodzi, bo to wiecie, miejsce nie zajmuje, znaczy zajmuje, ale tylko przez sekundkę, a jest zarobek z tego fajny, bo ponad 100k leci. Dobra, o, dwa itemki, idealnie. Teraz jeszcze złoto? No nie, dobra. Tutaj sobie jeszcze zbijemy tego mobka. No niestety, dobra, logamy teraz na mojego maga. Logamy na maga. No i wbijamy tutaj sobie na 80. O, chyba jeszcze załapałem się na miejsce. Mam nadzieję. Bo byłaby lipa. Tak, dobra, jest. Załapałem się. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem osób jest. No tutaj futon 9 przyszedł. Także spoko, fajnie, fajnie. Zaraz będziemy mieli cały składzik, także ekstra. No i co, ja nie będę wam tutaj teraz przedłużał, jak zbieramy skład. Tak samo zobaczymy się przy parunastu procentach i później na instancji. Także króciutkie cięcie. Dobra, jestem po długim cięciu, naprawdę długo się grupka nie mogła zebrać. I z tego co widzę, tutaj chcą walnąć tego furona na F. Wszyscy walnęli, mają walnąć aury i szadzie i mamy go walnąć na F podobno, więc wznowiłem nagrywanie, że tak powiem. No i jestem ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, jak to pójdzie. No bo ja już szadź walnąłem w sumie. On ma 88%. No i nie wydaje mi się, żeby walnęli na F. Jeszcze brakuje jednej aury. Jeszcze brakuje jednej aury. Czekamy na jedną aurę. Dlatego, no, chyba jednak będzie to F. Trochę śmiesznie. Coś tu ciekawego mam wam do pokazania. W sumie nie. W sumie to nie. Ja sobie tym lodowym poklepię. Poklikam sobie, poklikam, bo to wiecie, zawsze może zamrożenie wejść. W ogóle muszę to sobie sprzedać. To i to też muszę sobie sprzedać, bo jedne już mam w depo. Także tak. Teraz by się w sumie szać przydała. Przecież nie, jeszcze lodowym. I teraz mogę szać uderzyć w sumie. Szać. Cyk. Szać. Dwie szadzie poszły, coś tam. No 33% ma, także nawet nie poszło pełne F, a i tak ładnie szybko w miarę idzie. I zaraz lejemy instancję. A po instancji mamy lecieć na dema. I co? Kurde, ładnie. Ej, ten pierek chce. Ten pierek bardzo chce. Hełm. O, to tak zrobię. Jest! Mamy pierek, dobra, zakładamy pierek, super. No nie jest to legenda, ale jest to pierek, który chciałem, jeśli chodzi o heroiczne itemy.
to ten pierek chciałem po prostu sobie wziąć. Dobra, i te dwa itemki sobie tutaj wrzucimy do zestawu lotów. To można tu wrzucić i tutaj unikatowe. Nie, no ładnie, dał 5 heroików. Dał 5 heroików, także szanujemy, szanujemy. Teraz ten będzie chyba bity na 100% na F, tak mi się wydaje. Ale zanim wszyscy wrócą, to zrobię krótkie cięcie. No i dobra, bijemy instancyjnego, także tutaj chyba już tak mi się wydaje, że na pewno będą po prostu wszystkie aury, szadzie i F. Dlatego uderzyłem szybko szadzią. No i zobaczymy, bo to jest instancja, więc tutaj możemy nawet paść. Cały pierwszy rząd może paść. Byleby chociaż jedna osoba przeżyła i ubiła tego instancyjnego. No ma 86%, także całkiem szybko to leci. I F-ki wszyscy. No, teoretycznie. Ja sobie tym lodowym dalej poklepię, bo to nie śpię przynajmniej tak jak niektórzy tutaj. Dlatego dla mnie to nie ma różnicy, czy dam F, czy będę bił tym lodowym. Znaczy, różnica jest taka, że mogę przerwać speca na przykład. A to, że po prostu kliknę o 1000 sekundy wolniej, niż by to samo zaatakowało, no to dla mnie nie ma różnicy. A instancyjny leci dość szybko, bo on 50% ma już. Już ma 50%. Można wamęczać. Tornado płomieni, to może zaboleć. To może zaboleć. Tutaj chyba trzeba będzie kogoś leknąć. Chociaż nie wydaje mi się. A ile ten lek by mnie kosztował w ogóle? 130? To nie tak wiele w sumie. 34% ma nasz instancyjny kolos. No, ale ładnie walnął tym tornadem. Kurde. Powiem wam, że tak mało biłem tych kolosów. Ja czuję, że tyle legend. Mamy F zbitego. Mamy łapki heroiczne. Także całkiem niezły lot. No i dobra, i teraz sobie wyjdźmy tutaj przed wejście, żeby nas nigdzie nie wywaliło dalej. Okej, okay. I sobie lećmy na Demonisa. Lećmy na Demonisa. Kurczę, będzie bardzo fajny odcinek. Jeszcze później wam wrzucę jakoś w małym kawałeczku. Jest dem. Zapytam, czy jest dem jeszcze. Bo nie widzę. Nie widzę, czy zbili, czy nie. Cholipka. No nie wiem, chyba dema nie ma. Ta, już jest po demie. Chociaż nie. Tam było coś, żebym szedł na dema chyba. Ktoś do mnie napisał. Ile można tu i zobaczymy. Jest dem. Zapytam. Zapytam, czy jest ten dem, a jeśli nie ma, to logamy na 270. No, logamy na 270 i idziemy na 280 Tytanka, a później Kolosa, także króciutkie cięcie. A, no i jeszcze przed tym, jak tam pójdziemy, no to pokażę wam, jak się zarabia aktualnie w tym momencie, jak jest ten mini event cały. Tak, jeszcze tutaj jest jeden itemek. Zobaczyć, czy tutaj nigdzie nie ma już nic innego. No nie, no i już pieniążki się robią, także teraz krótkie cięcie i widzimy się zaraz. No i dobra, kończymy bić 280 i jest coś dla mnie. Kurde, nie ma nic. Bierzemy wszystko. I lecimy instancję. Powiem wam tyle, co ja czekałem na tego 280. To jest jakaś drama. O, dostałem zbroję, super. Bardzo mi się przyda, poleci na sprzedaż. Tyle, co ja czekałem. Straciłem 40 minut wyczerpa. Błogo też padło prawie strasznie dużo go zleciało. No ale mam nadzieję, że przynajmniej z instancji coś poleci. No, udało nam się ładnie zbić tego 280 bez żadnych strat. W sumie wszystko ładnie. Wydaje mi się, że wszystko ładnie poszło. No i że teraz też w sumie pójdzie w miarę sprawnie. No i po tym kolosie 280 pójdziemy, ja wam puszczę, że tak powiem, to co tam ostatnio robiłem, czyli właśnie będzie tam wycinek z jednego mini eventu z tych nocnych marków całych, jak tam odbierałem nagrody z questów na Paladynie, jak
Jak zarabiałem troszkę teraz w tym mini-evencie, jak sprzedawałem cały pokój śmieci, który, że tak powiem, kolekcjonowałem na właśnie tego typu event. W ogóle to dodaje manę. Co dodaje manę? Co mi daje manę, ja się pytam. To jestem ciekaw. A, Pierek daje manę, 39, dobra. W ogóle chciałbym zlotać Pierek legendarny oczywiście z niego, ale jeśli nie legendy, to heroicznych, i to też heroicznym musiał zlotać. Zbrojkę również heroiczną sobie zlotał. No ale dobra, teraz nie będę wam tego przedłużał, bo troszkę to pewnie zajmie, jak go będziemy bili. No i spotkamy się znowu tak przy 10-15% myślę. No. No dobra, jestem po krótkim cięciu. No niestety, w tej walce zrobił nam takie combo. Z zamrożeniem nam wywalił speca i zdjęło nas praktycznie. Mnie i Odi się zdjęło. Później Bill poleciał, no ale już 3% i tak dostaniemy lot. I teraz co dostałem? Dostałem naszej i to fajny naszej. Szkoda, że nie tą zbroję. Jezu, jakbym chciał tą zbrojkę już mieć. Ona jest taka kozacka. Znaczy kozacka, no dobra jest bardzo. A mi się ten naszej bardzo przyda. No i dobra, to ja teraz robię krótkie cięcie. Wrzucam wam ten cały zarobek. Questy. No i coś tam jeszcze myślę później dogram. Także no. To teraz cięcie. I... No i dobra, jestem z wami po tym cięciu. Okazało się, że 80 się zrespiła, bijemy i 3 heroiki i unikat. 3 heroiki, unikat, bierzemy heroiki, wychodzimy stąd, tak. No i przelecimy się teraz też, zobaczymy czy 230 może stoi już. Zaraz będę sobie szedł zrobić kulturalnie jedzenie. Zobaczymy czy stoi. Jest 230, proszę bardzo, super. Także no niestety muszę zrobić kolejne cięcie. No i zrobimy to cięcie, zbijemy sobie tego 230 i później polecimy po katakumbach. Dobra, jestem w trakcie walki. Tutaj piszą mi, że F dać, nie wiem. Napiszę, upewnię się. Upewnię się. Tak, nie, nie. No dobra, no to nie daje. Skoro piszą mi, żeby nie dawać, no to nie daje. On ma i tak już 19%. Ja zaraz rzucę jeszcze aura, nie jedną, którą muszę czekać. 16%, już 10, także pchnięcie, walniemy 7.
P6. No dawaj, dawajcie, bijcie, bijcie. 3. A nie, 5, przepraszam. Tutaj 33 spojrzałem, a teraz ma 3. 1. Tak, i dało nam heroiki 2 i unikaty. Także, no nic ciekawego. No i w tym momencie ja tutaj logam i lecę na woja. Także za 12 sekundkę. Dobra. No i co się okazało, jeszcze w międzyczasie bijemy sobie 280. Strasznie dużo mi wyczerpania spadło ogólnie. No, nad czym troszkę ubolewam, bo chciałem sobie ładnie poekspić. Tak samo tego bloga mi spadło. No ale on ma już 9%. Ma 9%, drużyna się bardzo ładnie trzyma. Niewielkie straty HP teraz. Dobra, błysk. No, za 23 tysiące. No i on już pada nasz przeciwnik Galcor, także liczymy teraz na dobry lot. Liczę naprawdę, daję F, tak, daję F i mam nadzieję, że będzie coś tu, albo tu, albo tu. Nic więcej stąd nie chcę i uwaga, zaraz zobaczymy. Są, jest lega łapki na odcinku, o kurde. Jak to moje bona odcinku XD. Co jest? Ej, kozak. Kozak. Poczekamy sobie, aż tu spadną. Tak, fajnie, fajnie na odcinku. Kurde, pozdrawiam całą drużynę. Pozdrawiam całą drużynę, z którą biliśmy. Jeszcze wszyscy są tutaj, proszę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I niestety. Rastil, stety. No, w sumie gzy napiszemy. Gzy. No, szkoda, że niestety tutaj nie spadły. Szkoda, że tutaj nie spadły. Kurde, ale jest lega na odcinku. Dobra, my lecimy na katakumby od razu. Lecimy na katakumby. Trzeba troszkę zarobić. Kurde, takie. A była jeszcze dla mnie nadzieja. Jest dzisiaj 26 i miałem nadzieję, że może chociaż jedną legę z tego eventu zlotam. Jeśli chodzi oczywiście o kolosów, bo tak to o herosów to tam wiecie. Nawet mam już tu kupioną jedną. Jedną mam zlotaną tutaj też. Na Dionizos kupię też jedną. Także no z tym akurat problemu nie ma, jeśli chodzi o legendy z herosów, ale kurde. Te legendy z Tytanów, tak bardzo chciałem w ogóle mieć set na 80 poziom z Tytanów na Dionizos, no ale no niestety, tam nikt praktycznie nie bije tych 80-tek. Ja drużyny sam zbierać przez cały dzień nie mam zamiaru, bo to wiecie, ktoś wchodzi na pół godziny, mówi, że okej, to będę wieczorem, a wieczorem nie ma drugiej połowy osób, która by mogła bić. Także no naprawdę, że nada jest, jeśli chodzi o to. Nie wiem, jak tam jest z resztą tych całych tytanów, eventowych kolosów, no zwał jak zwał, tych instancyjnych i tych zwykłych, bo wiem, że na pewno jak biją już zwykłego, to od razu instancje też polecą, tak jak tak się robi wszędzie, tak, na każdym privie, najpierw zwykły, później instancja i cyk, i dwóch z głowy, no ale niestety nie na Dionizos, gdzie naprawdę bardzo liczyłem na te łapki, z klątwą, naprawdę tak bardzo chciałem i ten pierścień orzedł. Tak naprawdę te łapki to tam mógłbym nawet mieć jej w dupie, ale ten pierścień bardzo, bardzo mi się przydał. No ale niestety nie udało mi się go zdobyć. Liczę jeszcze, no jest niby parę. Jest niby parę. No, parę dni jeszcze. Także no liczę, że może coś uda się wycisnąć, tak? Może uda się nawet zlotać jakąś legendę, na przykład ja najbardziej liczę na legendę na tym wojowniku i na paladynie. Na przedział z tego 230 i z 280. Cała reszta, no to fajnie by było jakby pospadały, ale raczej nie ma takiej szansy. Raczej nie ma takiej szansy. Wydaje mi się, że to jest w moim wypadku niemożliwe. Nie mam na tyle farta. No teraz też, kurde, spadła taka legenda. Zaraz sobie numerki wezmę z tej legendy, z lotloga i sobie wrzucę na profil.
No troszkę tych legend spadło, jakby nie patrzeć. Jakbyście weszli sobie na mój profil teraz, no to będziecie mieli. Ja sobie teraz tutaj też poekspię troszkę na tych katakumbach. Nie chcę wam tego też przedłużać, bo naprawdę odcinek jest treściwy, jest legenda z Kolosa. Jest naprawdę sporo bić kolosów i to jeszcze legenda z 280, kurde, naprawdę fajnie by było taką złapać, ale no trudno, jeśli nie będzie, no to nie będzie, no płakać nie będę. Mam nadzieję tylko, że uda mi się zdobyć jakieś równie dobre itemki, znaczy równie dobre, no ten pierścień bardzo, bardzo fajny jest na 280, bardzo by mi się przydał. Mógłbym z nim poczarować, tym bardziej, że no już ten mój wojownik bardzo powoli, co prawda, ale coś zaczyna wyglądać, kurde, denerwuje mnie to całe powiadomienia z lotloga, znaczy czasem są przydatne, a czasem naprawdę denerwują, jak pewnie wszyscy, którzy korzystają z lotloga, wiedzą, o czym mówię, gdy zaczynają spamić na lotlogu, to jest naprawdę denerwujące. A też no nie ma co wywalać lotloga, bo może ktoś napisze albo wrzuci coś istotnego, na przykład, że Herosa znalazł, no i nie przejdzie się przez to, że nie ma się powiadomienia. No ale mniejsza o to, my sobie lecimy przez te katakumby. Muszę troszkę zarobić, bo teraz naprawdę wydałem sporo hajsu na ten hełm. Moja sytuacja finansowa jest, że tak powiem, krucha. No i zbliżamy się cały czas do tego 300 levela, jeszcze teraz będą te całe nocne marki, dlatego teraz też latam po tych katakumbach, zużywam błogosławieństwa z lotem, żeby jak najwięcej zarobić przez ten mini event, który jest aktualnie, czyli tam można sprzedawać śmieci u tego całego handlarza w Eder, nie wiem, on ma Armenty, jakoś tak, coś tam na chyba się nazywa, no mniejsza, nie pamiętam, no i ogólnie bardzo opłaca się. Bardzo się opłaca teraz polatać po katakumbach, jeszcze z Bogiem na lot, to już w ogóle się opłaca. Szkoda tylko, że tyle lota tych miksturek. Później i tak je wszystkie wyiksuję, ale no mogłoby coś lotać w zamian. I to najchętniej te zbrojki, bo te zbrojki są naprawdę najbardziej, że tak powiem, opłacalne w lotaniu ich. Te zbrojki, no i oczywiście bronie też są bardzo fajne, no i złota też są super, bo no złoto wsuwacie i od razu cyk, miejsce się zwalnia, a pieniążki rosną cały czas. No i nabijemy 100 milionów złota w tym odcinku również, na tej postaci. Także no, troszkę zrobimy, no szkoda tylko, że ta lega nie spadła, bo to już było w ogóle takie dopełnienie piękne. Oczywiście gratulujemy klanowiczom. Ja się dziwię, co jest nie tak. Dobra, biję teraz z tarczą, a wtedy biłem bez tarczy. Dobrze, że nie zaatakowałem żadnej naprawdę mocnej grupki. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie miałoby to zbyt dużego znaczenia. A sobie jeszcze to złotko chopsniemy i poniszczymy. O, patrzcie. Znaleźliśmy Herosa, super. Tutaj jest Heros, miażdżyciel. Znaleźliśmy, także sobie zbijemy tutaj teraz wszystkie grupki przy okazji i poczekamy sobie na naszych kompanów, którzy bardzo chętnie przyjdą na Heroska. Ja sobie oczywiście zaklepię hełmik na swoją profesję. Mimo, że już mam taki, to czemu by nie? Chociaż zobaczę, może jakaś profesja nie przyjdzie, na przykład nie przyjdzie ani tropiciel, ani mag, to sobie wtedy zaklepię na magiczne. Bo tak, no bo mam już ten hełmik, to w sumie drugi taki łapać, no to ewentualnie na sprzedaż. No i z tym mogłyby być już problemy, ale to mówię. Poczekamy, zobaczymy, kto przyjdzie. No i ja w takim razie jestem zmuszony zrobić teraz krótkie cięcie. No i widzimy się dosłownie za moment. No tak. Dobra, także jesteśmy we dwóch. No i bijemy, zobaczymy, co lotnie. I lot unikat. Dobra. Rozwiązujemy grupę. Lecimy sobie tutaj tędy. Hyc, hyc. Bijemy sobie grupki. Pe, 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 pe. Da, da, da. No i dobra. Ogólnie to powiem tak. Miły odcinek. Mam nadzieję, że nagrodzicie mój powrót łapeczkami. Nigdy o nie nie prosiłem za bardzo. Ale teraz moglibyście pokazać w sumie, że fajnie, że wróciłem. Podoba wam się odcinek. Podoba wam się legenda, którą lotłem. No i widzę tutaj klanowicz mi pisze, że bardzo by chciał, żebym mu zszedł stąd, z tych katakumb.
Także ja mu napiszę coś, ale to za sekundkę, bo w tym momencie zrobię cięcie. Znowu. Dobra, jestem. Powiem wam tak. Odcinek będzie na bogato, bo jeszcze 80 na... coś spadło ciekawego? Nie. Jeszcze 80 zbiliśmy przy, w ogóle przy jednej to usnąłem, bo... Czekajcie. Co tu spadło przy jednej? A no nie mam już tego. Ale same unikaty i chyba dwa heroiki spadły. No i teraz instancja zbita. Dobra, mam te łapki unikatowe. Dobra, gdzie jest? To napiszę ci po od... bo... od... Dobra. Logamy sobie na wojownika. No i mamy katakumby wolne teraz. Także fajnie, fajnie. Lubię to, lubię. Bijemy sobie oczywiście od magów. Ładnie sobie bijemy. Lotają zbrojki, co jest bardzo, bardzo przyjemne. O, tutaj więcej lotów niż jeden. To też jest bardzo przyjemne. No i zarobimy sobie, zarobimy, żeby móc kupować niedługo kolejne legendy. Podobno ma być też licytacja eventowa, dlatego każdy grosik się przyda. Jestem tego zdania. Dobra, tutaj wchodzimy sobie, hyc, to sobie zniszczymy już. W ogóle to też sobie sprzedamy, 650k kosztuje, więc naprawdę, naprawdę troszkę z tego hajsu mieć będziemy. Pójdziemy sobie tak, że tu zbijemy to. Okej, okay, i to. I wrócimy się tędy, tu pójdziemy tamtą stroną już całą. Tym bardziej, że mamy jeszcze tylko 5 miejsc w ekwipunku. Ja muszę sobie jeszcze wyczyścić tą torbę, bo tutaj mam w ogóle... Polecimy sobie, zalosujemy, ten jeden losik już zużyję. No bo lotłem go z Herosa, z tego 25. No to czemu by go nie użyć? Czemu by go nie użyć? W ogóle bardzo długi odcinek dostaniecie. Mam nadzieję, że wam się spodoba taki, że naprawdę docenicie mój wkład od razu po powrocie w sumie. No i że cieszę, że wróciłem. Teraz będę troszkę nagrywał. Tym bardziej, że mam chęć do nagrywania, bo powiem wam szczerze, że jak wróciłem, bo ogólnie to było tak. Wyjechałem najpierw do Warszawy, z Warszawy na Mazury. No i wróciłem później na jeden, no na półtora dnia właśnie, bo wróciłem koło 19 wróciłem jednego dnia, no i tego samego dnia na 20 poszedłem na imprezę do no na urodziny poszedłem, no i wróciłem następnego dnia, no i że tak powiem trochę pospałem, spakowałem się i kolejnego już wyjeżdżałem, także no zbyt wiele w domu się nie nasiedziałem. No i też nie było wtedy czasu za bardzo, żeby cokolwiek nagrać, bo no tak na siłę jakbym nagrywał tamten odcinek, to by nic z tego nie wyszło, plus pewnie nawet nie wiedziałbym, co mówię do was, także to byłoby kompletnie bez sensu. No i dobra, zbijamy tą grupkę i mamy locik i jeszcze jedną możemy zbić. Mamy aktywny kamyk, oj nie, dobra, sobie przyjmiemy. Zobaczmy, czy tu na pewno nie ma nic takiego, co... czego moglibyśmy się pozbyć. Niby to, tego mógłbym się pozbyć. Zalot jakiś w miarę drogi. Stawiam na zbrojkę albo na jakąś broń. To mógłbym się tego pozbyć. No i dobra, mamy i zbrojkę i hełm. Dlatego niepotrzebnie w sumie użyłem tego podka tam. Lecimy szybko do Eder, sprzedamy to wszystko. I myślę, że będę mógł już kończyć ten odcinek. Ja postaram się go wam jeszcze dzisiaj obrobić. Hyc, tak. I mamy miejsce i hyc, kolejne. Pieniążki. I jeszcze to, plus oczywiście unikaty, które nam polotały. Księżycowe wzniesienie. No i jeszcze tą zbrojkę sprzedamy. Także 116 milionów jest. A dobra, jest sklepany. Myślałem, że pójdziemy jeszcze na Herosa. Ale no niestety na tego Herosa nie pójdziemy. Troszkę z tego boga mi zostało, wyczerpa też trochę jeszcze jest, ja sobie polecę teraz do Itchan i zrealizujemy sobie ten losik jeden, laurowy los szczęścia jeden, to jest chyba ten lepszy, wydaje mi się, że to jest ten lepszy, mam taką nadzieję, że to właśnie ten fajniejszy los jest. I zobaczymy sobie w ogóle te bronie unikatowe, czy nie ma tam przypadkiem czegoś fajniejszego niż ta heroiczna broń. No bo już mam ją, jakby nie patrzeć, 24 levele, a u pani chyba się kupuje tak. Mamy na 270. 0,76 SA, no to spadnie mi SA siły,
Siła też mi spadnie. I to znacznie. Atak jest o 1000 większy. Tu jest jeszcze krytyk. Kurde, średnio to widzę. Dobra, ale pójdźmy sobie zalosować. To jest ta chyba. Co ty ma? O, ona ma te stroje. W ogóle możecie mi powiedzieć, co sądzicie o tych strojach. Mi się ten strasznie podoba. Ten mi się nie podoba. No ten, jakbym miał brać, to bym ten sobie wziął. Dobra, ale u kogo to się losuje? A, u ciebie się losuje. Okej, mam już taki los. A nie, to jest ten gorszy. Los 62 i co? Wywołanie depozytu. No nie jest to wcale takie złe w sumie. Jakbym zrobił sobie miejsce w depozycie, to mógłbym naprawdę sporo po katakumbach latać. I to jest myśl. Dobra. Myślę, że to będzie tyle. Jeszcze sobie poleśmy, bo nie wiem, po co poleciałem tutaj. No mniejsza, to poleciałem sobie i tak zaraz wracam na katakumby. Także ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, że pokażecie naprawdę moc po powrocie. Legenda była. Pokazałem, co się zmieniło. Troszkę zarobiliśmy. Pobiliśmy sporo tych całych kolosów. No i mam nadzieję, że szybko zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.